Dzień dobry, witam tutaj Nikt, a to jest Scrap Mechanic i dzisiaj będziemy robić rzeczy istotne i nieistotne. A w zasadzie będziemy robić rzeczy istotne w postaci oglądania kubki trawy na środku pustyni. A w zasadzie będziemy robić przejazdy kolejowe, zrobiłem nuklearkę, żeby tu się trochę posprzątać, bo się burdel zrobił. Mamy beton, na którym będziemy, to będzie nasze miejsce stanowisko pracy. To tak, zaczniemy sobie od podstawowego jakiegoś tam zestawu w postaci jegda i nie wiem, jakiegoś, o, zwusa, to nazwę w ten sposób, od jakiegoś zwusa randomowego. Dajmy echa, bo to tak, zaczniemy od faktu, żeby dowolić sobie nasz ekwipunek cały, bo to takie podstawowe rzeczy, które się zazwyczaj klika jako pierwsze, no to zawsze powinny być na pasku, żeby nie było... Poradnik, jak być, jak grać w Scrap Mechanic, tak zwany. Ładne FPS-y mam, dziękuję. Tak. EHZ, korzystamy z gotowców Bajniko, bo dobre rzeczy robi, przynajmniej łatwiej jest zrobić i nie są abominacyjne, jak to niektóre osoby robią. Zaczniemy sobie od EHZ-31, bo jest tako, jakby to powiedzieć, najbardziej sensowny do takiego przejazdu. Albo o 32 będzie ładniejszy. Dup. E, nie dupo. Stawiamy EHZ. Oczywiście spawarka w dłoń. I przyspawany. Jest. Ładen. To teraz ręcznie zrobimy sobie napęd rogatkowy, bo taki mam kaprys. Po drugie, przynajmniej wtedy mamy pełną swobodę, jeżeli chodzi o długość drąga. W sensie, żeby nie był też za długi, ale no mi chodzi o to, że mamy większą swobodę pod kątem... Nie wiem, w sumie. Kurde, nie mam słowa. Pod kątem długości drąga. No tak, ale pod kątem też szerokości ulicy, żeby nie przesadzić. Mamy mocowanie takie. Obsada SD11. I musimy to umieścić na łożysku. Najlepiej niewidzialnym, bo wtedy nie widać, że to tu jest. Wtedy w sensie widać, jakby to było przymocowane do tego dyszla, co tutaj się obraca razem z tym. I tak, no. I teraz tak, ZWS, dajmy zwys, jest drąg. Bierzemy tego drąga i naćkalki z go trzeba trochę, kilkunastu sztukach, czy tam kilku. I mamy drąg, bierzemy malowalkę, to będzie SSP, więc robimy coś takiego. Coś takiego. Mamy echa seniora z drągiem. Z wusowskie wszystko. I daj mi jeszcze jakąś latareczkę. Taką. One są brzydkie, ale jest. Może nie w ten sposób, tylko w ten sposób i w ten sposób. I mamy zwóz. Bardzo ładny zestaw. Screenarz walny. I w sumie to tyle, bo to tak czy siak jest tylko podgląd, propozycja budowy, dopasowania urządzeń. Czyli EHZ-32 bez krzyża, bez niczego, do JEGD-50 z ESD-11. Jakby na to nie patrzeć. Kolejną propozycją będzie zestaw tak zwany AdTrans. Na przykład, w sensie, że bierzemy EHZ-77, taki dosyć starego typu. O ile to jest stary? To jest stary? Chyba tak mi się wydaje. Jest EHZ-77. Chyba stary, bo te soczewki, te LEDy takie bardzo stare są. Żeby go postarzyć, moglibyśmy jeszcze pomalować go na jasno pomarańczowo, te pasy, żeby wyblakłe. Zrobić. O, wyblakłe. Tego bodajże się chyba się nie da pomalować. Kurde. Czy da się? Nie, tylko mocowania da się pomalować. To nie, ale no jest. Taki stary coś i bierzemy niegotowca do... Jeżeli chodzi o rogatki, to jak mówiłem, niegotowce, tylko ręcznie. EG1. Tylko AdTrans. AdTrans. Jest AdTrans? Jest. Bierzemy tego. Ten pierdzielnik i stawiamy to. Jest. Dajmy łożysko.
tutaj stawiamy z obu stron, usuwamy windę. Robimy tak, tak. Żeby na pewno było podłączone, żeby nam to nie opadło. EG, dajmy. Tak, mocowanie drąga, obsada drąga i ramię przeciwciężaru. Zrobimy sobie na krótkim czy na długim? A na długim. A co? Czemu mi się... A. I przeciwciężar będzie w ten sposób. I tutaj zrobimy sobie przeciwciężar. Coś takiego. Nawet dobrze to wygląda, nie wyszło jakoś koszmarnie obrzydliwie. BBD wpisujemy i mamy drągi BBD. Bierzemy drąg BBD i stawiamy drąg BBD. Tylko jeszcze bezpiecznik. Tylko nie MSC, tylko BBD. Jest BBD. Tu jest BBD bezpiecznik. Tu BBD bezpiecznik, BBD bezpiecznik i drąg. Pamiętając, żeby czerwone było na końcu, bo tak powinno być. Pyk. Zaślepka. Jeszcze tylko lampki. Gdzie są lampki? Tu są lampki. Pyk. 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 I mamy zestaw Atlas, czyli EHZ-77 ze starodawną malaturą, w sensie, że widać już wypalenie przez słońce. Jakby to powiedzieć, wypalenie przez słońce tych wszystkich farb czy coś, że już odpadają czy coś. To też można było pomalować na przykład. I mamy jeszcze starsze, jeszcze starsze, jeszcze bardziej starodawne. I EG3 z mocowaniami DES-y to są chyba bodajże, to są DES. ESD, ESD2 i ESD2, ale długie. No. I to pasuje do siebie, i jest sygnalizator, i jest rogatka. No to tyle. To teraz zrobimy sobie coś nowocześniejszego od Bombardiera, czyli zestaw EHZ-75. Najlepiej EHZ-75. One są fajne, w miarę ładnie wyglądają, designowo też. EHZ-75. Siup. Jest Bombardier? Jest Bombardier. I ja bym tutaj dał do zestawu EEG3, ale ręcznie stawiamy EEG3, ale w wersji pierwszej. One są cieńsze i trochę, nie wiem dlaczego, cieńsze, ale okej, okay, nie w tę stronę. Żółte do przodu, to jest podstawa, łożyska są BBD. Teraz tak, mocowanie, drąg mocujemy na ESD3 z bezpiecznikiem i obsadą, w sensie to PAPB, a przeciwciężar na ESD1, na krótkim, w sensie zrobimy to w ten sposób, będzie łatwiej, pyk, 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 to już klapnie, i tak, tak, i to stawiamy tak. I to malujemy sobie na jasno szare, bo tak jest ładniejsze trochę. Jeszcze przeciwciężar, najlepiej taki 2A. On tu się idealnie wpasuje, że będzie tak. Takie są najczęściej na krótkich drągach spotykane, że zamiast nie na środku, taki jeden wielki i na długim, tylko na krótkim i na końcu mocowany. I do tego też mocujemy drąga. Dajmy drąg, tu jest drąg. Też można zrobić ten zwykły kanciasty, profilowane raczej są na, nie profilowane, te rurki są najczęściej na bombardierach, ale na EG3 w wersji drugiej, czyli tej szarej całkowicie. No, jest drąg, dajmy latarkę. Pyk, pyk. Coś takiego. No dosłownie jakbym wyjął to z tej warsztatowej wersji. No i to mamy EHZ-75 i EG3 w wersji pierwszej. To teraz czas na trochę inszą półkę, w sensie zabawimy się teraz w kombuda. SDK2, czyli zabawa w SDK2 i RHR-95 oczywiście. Nie stary,
SDK2 żarówkowy. Albo nie, zrobimy sobie LEDowy. A co? Tubus. Nie są. Nie wkład LED, panele LEDy. Pyk, pyk, są. MSC tarcza. Tarcza tłowa. Oczywiście MSC. Pyk, pyk. I LEDowy SDK2. Super, pięknie, cudownie. Czas na RHR95. Gdzie jest RHR? RHR95. To i prawy. Pyk. To jest za wysoko zdecydowanie. Ale no cóż poradzić. To nie powinno być na takiej wysokości. Trudno. Bearing. Jest łożysko, przyczepiamy, żeby nie odleciało. KBD. Mamy cały asortyment kombudow, asortyment kombudowski. I mamy przeciwwaga i mocowy bezpiecznik. Jest bezpiecznik. Bezpiecznik, to jest bezpiecznik, to jest moszt. To jest obsada. Obsada? Nie, mocowanie. Obsada. Obsada! Pyk, przeciwwaga. Tak, żeby była w dół. O. To, to. Mamy drąg na wysokości twarzy. Świetny pomysł. I też stawiamy. Teraz zamiast na zmianę, to stawiamy takie jedno dziadostwo. Pyk. I robimy. Nie szare, tylko białe. I robimy tak, żeby czerwone było na samym końcu. I to wygląda w miarę estetycznie, przynajmniej. Przynajmniej w praktyce. Des. Des, to des, des, dobrze. I żarówkowe lampki. Z tą stronę. Pyk. 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 I gdzie jest odciąg? Tu są odciągi. 8 wystarczy? Nie, bo wchodzi w lampkę. Pyk. Tu też wchodzi w lampkę, to trzeba pokombinować itp. itd. Ale odciąg też być powinien, więc no. Kombud. Czyli SDK2 w zestawie z RHR95 z drągiem DES. Także kolejny zestaw urządzeń, czyli teraz sobie zrobimy Scheidt & Bachmann. Monata sobie zostawimy na końcu. Scheidt & Bachmann, czyli sygnalizatory. LED. Takie. Albo nie, zrobimy sobie dwa Scheidt & Bachmanny, w sensie. Czemu ja łapię to od boku? Dajmy to od stopy. Pyk. Takie coś. Jest, sygnalizator jest. Dajmy i HSM sobie postawię. I teraz tak, rogatka. HSM10E. HSM10E i do tego nowy. Chyba z tą stronę. Teraz będzie dobrze. No. I HSM10E. Też chyba będzie drąg na wysokości twarzy. Tak. Czemu Scheidt & Bachmann i ten robi drągi na wysokości twarzy? Nie mam pojęcia, ale no. Gdzie jest Scheidt & Bachmann? Jest Scheidt & Bachmann 10E. I dwa takie rzeczy trzeba mieć. Ten i bezpiecznik MSC. Bezpiecznik i bearing oczywiście, żeby to można było obracać tym w tej wewty, mimo że i tak my tego nie wykorzystujemy, tej opcji. Należy pamiętać, żeby zrobić to dobrze, żeby tutaj było, ten bolec był z tym, bo już widziałem filmy na YouTubie, gdzie ktoś robił w ten sposób. No kurde, to nie ma punktu styku. To się nie da tak, to tak nie powinno być. To trzeba w ten sposób. Masz na środku lewy przycisk myszy i możesz to robić w lewo, w prawo. No to robisz jedną kratkę w lewo, tak żeby ten dynks był, tak żeby te dynksy się tu ze sobą stykały. I o, coś takiego. To pomalować na jasno-szaro, by nie odstawało kolorystycznie. Bezpiecznik. I mocowanko. Jest drąg, jest.
I się jest mocowanie, jest mocowanie. I się tego dronga ciągnie. Drag. Jest drag. Scheitenbachmann. HBD nie. Monad. Scheitenbachmann. Tak, żeby czerwony był na końcu. Coś takiego. Jeszcze lampki. Te można od spodu. Bo w sumie tak. Ups. No, kolizja. No teraz weź znajdź tą lampkę. Gdzie jest ta lampka tu? Kurde, dziurę zrobiłem. Gdzie jest beton? Kolizja to jest jedyny problem z tymi drągami, ale tak to one są ładne. No. Kolizje. To jest w dobrym kierunku. Lampki nie, teraz dobra. Są lampki, są. Gdzie jest lampka? Tu jest lampka. O, teraz jest dobrze. Trzy lampki na SSP, jedna końcowa się świeci itp. itd. I czerwona końcówka drąga to jest podstawowa rzecz na przejazdach kolejowych. No i sygnalizator jest ładny, 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 ładny. I teraz robimy sobie drugi zestaw. Też Scheitenbachmann, ale trochę inną konfigurację. Bo zrobimy sobie sygnalizator, ale syg. Jest syg. Syg ryb syg. Taki syg. Ryb. Sygnalizator rybny. Jak ja to nazywam? Ryba. Nie wygląda jak ryba, ale jest rybą. Aczkolwiek to jest chyba starsza wersja, albo wersja po prostu żarówkowa tego samego, tylko bo chodzi mi o to. O konsole bodajże są te same. I głowica. Tak. No i do tego pasuje też HSM10E. Ale tutaj już sobie pozwolimy sobie ułatwić. HSM10E. Ale taki starodawny zielony. I niemalowany. I niemalowany. Niemalowane mocowanie drąga. I tu mamy. Scheitenbachmann z LED SIG RYB PDB, czy jakoś to się tam nazywało? LED, jak to się nazywa? SIG RYB SYBP LED z HSM10E i no w nowej, w nowszej wersji produkcyjnej z szarym mocowaniem drąga. A tu mamy SIG RYB PDB żarówkowy bez większych opisów. Z HSM10E w wersji starej i mocowanie drąga w żółtej wersji Scheitenbachmann. Drągi są te same. To teraz tak, zostawiliśmy sobie na koniec Monata, czyli zestaw SD1M. Z nowej wersji czy starej? A zrobimy sobie w starej wersji. Tylko bardziej pasuje, gdzie jest ta półka, jak to się tam nazywa, części, gdzie to jest, to, wspornik półki i to jest takie w miarę normalne, coś wyglądające, przydatnie wyglądające jak fundament do Monata, oczywiście w innym kolorze to będzie musiało być, bo same w sobie SD1M są ciut za niskie, trochę źle to zrobiłem, dobra. Remont, jeszcze raz. Weź to postaw, człowieku. I weź to dobrze. Kuźwa! Teraz mamy SD1M. Na szarej podstawce, takiej o, i do tego stawiamy jeszcze SPK10, bo to jest w miarę sensowny napęd na SSP, MSC, SPK10, i do tego pasuje oczywiście monatowskie rzeczy, czyli monatowski asortyment, takie coś, zielsko. Zielsko od strony ulicy. I znowu będziemy mieli drąg na wysokości twarzy. Świetne. To teraz drąg. Dajmy
zda msc, zda monad monad, lampka i jeszcze co? Bearing. Jak ja to nazywam? Tak, bearing, to trzeba przyczepić do tego. Stawiamy jeszcze to. Pyk. O. Pyk. Pyk. I stawiamy drągę. Naprzemiennie i czerwone na końcu. Lampki monatowskie oczywiście. Lampka. 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 No, no postaw się lampką. No. I mamy SD1M starego typu z żarówkowymi tubusami i SPK10 z drogiem ZDA. Nie, ogólnie z drągiem. Monatowskim. ZDA ZA. No. I mamy coś takiego. To w sumie tyle, i jeżeli chodzi o ten poradnik, żeby... Jest jeszcze kilka typów sygnalizatorów, ale one są różnie... Są przez różne firmy w innych zestawach montowane, więc... Ale takie typowo zestawy to pokazałem, więc... Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym poradniku, nara!